Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj znowu hol lumpeksowy. No i kochani, dzisiaj będzie taki specjalny program. Pierwsza część, zrobiłam zakupy ostatnio za około 100 zł. I kochani, kupiłam za to mniej więcej 18 rzeczy. Zaraz faktycznie policzę, czy to jest 18, tak mi się wydaje. Zazwyczaj robię te zakupy w drodze do domu lub do pracy, bo po prostu nie mam czasu tak, żeby jeździć na co dzień na takie specjalne lumpeksowe zakupy. Mam jakieś sklepy po drodze i po prostu oszczędzam czas i w drodze załatwiam te rzeczy. Ale tym razem wybrałam się specjalnie na zakupy po takim ciężkim tygodniu. Po projekcie dałam sobie popołudnie wolne i pojechałam specjalnie. I kochani, pojechałam do Dobczyc. To jest niedaleko mnie, bo ja mieszkam w okolicach Wieliczki. Tak więc wybrałam się do Dobczyc i tam są bardzo fajne lumpeksy, niedrogie, bo to jest małe miasto. Tam ludzie aż tak bardzo się, szczerze mówiąc, nie znają na tych perełkach modowych i bardzo dużo rzeczy można znaleźć. I to w dodatku bardzo tanio, dużo taniej niż w dużych miastach. No i dlatego właśnie zapraszam Was teraz na te specjalne, tanie zakupy za stówkę. Kochani, byłam w trzech sklepach, nie, chwileczkę, byłam w czterech sklepach, właśnie w Dobczycach i jeden z nich to była totalna wyprzedaż, ale taka totalna wyprzedaż, wszystkie rzeczy były po 3 zł i tam kupiłam sporo rzeczy ładnych. Tam kupiłam sporo rzeczy po 3 zł, dostałam też pewne rzeczy za darmo. Pozostałe sklepy były już troszkę droższe, ale też były to zakupy po kilka złotych. I podzieliłam ten haul na dwie części. Dzisiaj zobaczycie część rzeczy. Zacznę chronologicznie, czyli od tego lumpeksu, w którym byłam najpierw. I tam były już troszeczkę droższe rzeczy. No i tak, pierwsza rzecz, to jest, co Wam chcę pokazać, to jest te spodnie. Zobaczcie, to są dzwony i to są bardzo fajne dzwony. Dzwony, można powiedzieć, takie designerskie. Są w dodatku zupełnie nowe, z domieszką sztucznego, ale to jest wiskoza. Są super, zobaczcie, one świetnie wydłużają nogi. Ja teraz mam takie koturnowe obcasy na sobie. Oczywiście z lumpeksu. I do tego, no te spodnie prezentują się naprawdę fajnie. Nogi wydają się dużo dłuższe, jeszcze dłuższe. Tak wyglądają. Wydaje mi się, że leżą naprawdę spoko. Wyglądają korzystnie, tak mi się wydaje na figurze. Napiszcie, co myślicie, czy rzeczywiście w tych spodniach wygląda w porządku. Wydaje mi się, że całkiem są w porządku i naprawdę dobry materiał. Porządne, takie grube spodnie, można je już spokojnie nosić w zimie, szczególnie jak pod spodem ułożę pod kolanówki albo jakieś takie cieńsze rajstopy. No i kochani, zobaczcie, tu jest jeszcze metka, pokażę Wam. O, Chiara Forti Milano. No i zobaczcie, 25 zł to była ich pierwotna cena, natomiast ja kupiłam te spodnie za 10 zł dokładnie, nówki, z metką, także naprawdę bardzo mi się udało i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona, będą w najnowszych trendach, myślę, że będą świetnie wyglądały do jakiejś skórzanej kurtki w stylu lat 70. albo do jakiegoś fajnego żakietu marynarki. No to idźmy dalej, następna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to też całkiem fajny wełniany żakiecik Bandolera firma. To jest rozmiar 40, ale 40 włoskie, czyli to jest mniej więcej 36. To jest bardziej taka kurtka. Powiem Wam, że ja lubię takie rzeczy w stylu retro i czasami do jakichś takich fikuśnych właśnie strojów taka kurteczka będzie się fajnie sprawdzać, tym bardziej, że jest dwurzędowa, czyli teraz najmodniejsza. No i ma bardzo śmieszny kołnierz, taki trochę kojarzy mi się z latami 60. właśnie, a nawet 50. I no jest fajna, fajna, taka na teraz właśnie, jak jest dosyć ciepło jeszcze. Na pewno nie nada się na zimę, ale wiosna, jesień taka wczesna, będzie fajnie wyglądać. Jest to coś takiego wdzięcznego, taka płaszczyko kurteczka. Do tego jakiś fajny szal i myślę, że całkiem spoko zakup. No i naprawdę to były grosze. Ta kurteczka też kosztowała mnie 10 zł, więc ja jak na taką super jakość wełnianą rzecz, to fajna. Być może też zobaczycie ją jeszcze w stylóweczkach, które już niebawem. Oczywiście mówię o stylówkach według wielkich projektantów. No i teraz kilka rzeczy takich troszkę cieńszych, ale były bardzo tanie. Tutaj za piątkę kupiłam bluzeczkę z jedwabiu. To jest czysty jedwab i zobaczcie, przepiękne takie jesienne kolory.
Ta bluzeczka ma tutaj drobne rozprucie, ale ja umiem szyć ręcznie, więc sobie to naprawię. Także dla mnie nie ma problemu i to jest taki właśnie troszkę nietoperz w fajnych kolorach. Myślę, że na lato, na wiosnę do fajnych spodni będzie rewelacyjnie wyglądała. Zachwyciły mnie te kolory, szczerze mówiąc. No i jak za tą cenę jedwab naturalny, to uważam, że świetnie to wygląda. Pokażę Wam tak na wierzch, ale oczywiście to nie będzie wyglądało już tak, jak ma wyglądać, bo to na pewno pokażę już, jak już to w stylóweczkach wiosennych albo właśnie, ojej, albo właśnie letnich. Taki fajny, troszkę artystyczny ciuszek. Wydaje mi się, że nawet wygląda super. Mnie się bardzo podoba. No i jak za piątkę, to tym bardziej uważam, że warto było kupić. Teraz pokażę Wam rzecz, którą kupiłam, ale później okazało się, że no niestety nie dopatrzyłam i są w tej rzeczy dziury, jest ona uszkodzona, no ale kosztowała 6 zł. Jest to taki sweterek z czystej wełny. To jest wełna z merynosów, czyli taka delikatniejsza, najlepszej jakości wełna. Cieniusieńka taka, zobaczcie. W bardzo dobrym stanie, niestety, właśnie dopiero po praniu zobaczyłam, że no niestety z przodu są dziurki. No troszkę byłam zła na siebie, że tego nie zobaczyłam w sklepie. Mimo wszystko to 6 zł, to nie jest za darmo, prawda? Ale stwierdziłam, że w związku z tym, żeby nie zmarnować tego sweterka, spróbuję coś z niego zrobić i wymyśliłam sobie aplikację na tym swetrze. Spróbuję go przerobić i pokazać Wam w programie o przeróbkach. Zrobić coś tutaj takiego modnego, może właśnie jakieś takie przekorne wzory z pepitką albo z jakąś kratą czarno-białą, żeby to pasowało do takiej właśnie kolorystyki monochromatycznej, że tak powiem. Mam nadzieję, że to wyjdzie, także zobaczycie. No nie było drogie, więc no nie załamałam się, bo myślę, że można to uratować. A szkoda mi tego wyrzucać, bo ciepły golfik, taki obcisły, bardzo się przydaje w zimie. Następna rzecz z tego właśnie sklepu nadal. Za 8 zł kupiłam męską bluzę. Ona jest troszkę wymięta, ale świetnej jakości. To jest napisane tak, Vintage Made Garment by Skill Casual Wear. Rozmiar M i to jest czysta bawełna. Bardzo spodobał mi się ten materiał. To jest taki, taki sól z pieprzem, można powiedzieć. Fajnie to wygląda i bardzo milutka w dotyku jest ta bluza. Oczywiście kupiłam ją dla mojego chłopaka i bardzo mu się podoba, już ją 2 razy nosił. Także super zakup za 8 zł. Jestem zadowolona również z tego zakupu. Dużo szarych rzeczy, nie wiem czemu akurat w tym lumpeksie. Kupiłam również przefajną spódnicę, którą też zobaczycie na pewno w stylóweczkach wiosennych już. Ale być może, że gdzieś w zimowych też ją użyję, bo ma fajny kolor, taki uniwersalny. I zobaczcie, to jest taka spódnica z wiskozy i ma bardzo fajny, taki asymetryczny krój. Bardzo ładny jest ten dół moim zdaniem. Fajnie to wygląda, ja się sobie podobam w tej spódnicy. Jest na mnie bardzo dobra, odrobinkę jak zwykle muszę ją troszkę tutaj zebrać w pasie, ale to jest kwestia dosłownie przeszycia takiej małej zaszewki z tyłu, także bez problemu, nawet nie mogę tego nazwać przeróbką, po prostu lekkie zwężenie w pasie i naprawdę świetnie wygląda dół tej spódnicy i ma bardzo, bardzo fajny kolor. Zobaczcie sobie z bliska. Ma też takie bardzo ładne z masy perłowej guziczki z boku. Bardzo mi się podobają te guziczki. No i to jest jakaś firma Fora albo Sora. Nie znam tej firmy, ale wygląda na bardzo dobrą jakość, więc spodobało mi się to. Aha, i ta spódniczka kosztowała też koło 8 zł. Chyba 8 zł właśnie, tak. To było wszystko w tych granicach. Najdroższa rzecz kosztowała 12 zł i właśnie Wam ją pokażę, bo to jest najfajniejsza rzecz, jaką kupiłam w tym lumpeksie, według mnie. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Zobaczcie. Jest to kurtka, to jest firma Saki i jest to skandynawska firma, oni robią bardzo drogie kurtki i bardzo dobrej jakości, naprawdę ta kurteczka jest prześliczna, to jest, zobaczcie z bliska, to jest w ogóle niezniszczone, zamszowa kurtka z naturalnej skóry, jest ocieplana od spodu, tutaj można, oj, otworzę sobie to, można zobaczyć, od spodu jest ocieplenie, również w świetnym stanie. Nawet powiem Wam, ta kurtka nie jest w ogóle brudna. Ja ją troszkę parą przejechałam, ale tak to jest po prostu ideał. Zobaczcie z tyłu, zaraz ją przymierzę.
No jest takim fajnym, bardzo dobrej jakości też futerkiem tutaj, sztucznym, z kapturkiem. I moi drodzy, takie kurtki nowe sprawdzałam w internecie, nadal dostępne, znaczy akurat nie ten model, ale bardzo podobny z tej firmy, kosztują powyżej 1200-1300 zł, więc naprawdę super, super zakup według mnie. No nie spodziewałam się kupić coś tak czegoś tak fajnego i jest na mnie dobra, co prawda rozmiar M, ale taka kurtka zimowa, jak jest troszkę luźniejsza, to lepiej moim zdaniem wygląda. No i zobaczcie, jest na zamek, ma takie fajne guziki jeszcze tutaj rogowe. Mnie się bardzo ta kurtka podoba i po prostu nie mogłam uwierzyć, że coś takiego zostało, że tego nie kupiono. To nie była co prawda ostateczna wyprzedaż, ale zapłaciłam za kurtkę naprawdę 12 zł. To jest aż nie do uwierzenia. Zobaczcie, tak wygląda. Kaptur jest świetny, bo jest taki duży, właśnie obszerny. To jest po prostu moja perełka z tego hola. Jest najfajniejszą rzeczą i naprawdę też najbardziej taką wartościową, najdroższą. Na pewno to będzie jedno z moich ulubionych ubrań na zimę i naprawdę to jest ciepłe, bo nie dość, że to jest skóra naturalna, to jest ocieplane podszewką taką z ociepleniem. Także naprawdę jestem zachwycona tą kurteczką. Jakbym miała wybrać jedną rzecz z tego hola, to na pewno byłaby to ta kurtka, gdybym miała sobie zostawić tylko jedną rzecz. Zresztą, kochani, wiecie, ja zawsze kupuję rzeczy, jeżeli coś nie jest na mnie dobre, to albo jest to, idzie to na Vinted, albo to po prostu odsprzedaję lub oddaję moim przyjaciołom lub rodzinie. Także to nie jest tak, że te wszystkie rzeczy to będzie już moje. No i kochani, jeszcze jedna rzecz z tego sklepu, to są takie buty. Kochani, i to są buty z lat 60. oryginalne, firmy Simona, Made in Italy. Zobaczcie, tu jest metka w środku, w świetnym stanie, jak naprawdę takie prawdziwe buty z lat 60., bo to sprawdziłam. No to zobaczcie, rewelacyjne, nawet te obcasy nie są zbyt zniszczone, świetna wysokość tego obcasa. Oj, tutaj się odbywa jakaś gonitwa kotów. No i przepiękny model. Bardzo wdzięczny, zobaczcie. Ja zaraz pokażę Wam też przebiteczki na moich stopach, jak to wygląda. Są bardzo, bardzo wygodne. Całe ze skóry, spód jest oczywiście też skórzany. No i zobaczcie, tutaj są przepiękne detale na tych bucikach. Tu są takie łączenia biżuteryjne. I to jest nic nie zniszczone, naprawdę. No, rewelacja po prostu. Te buty są też jednym z moich ulubionych rzeczy i zapłaciłam za nie, kochani, piątkę chyba, dyszkę. W sumie za wszystkie zakupy z tego sklepu zapłaciłam 60 zł, pozostałe rzeczy za 40 zł były, także w ogóle też super tanio, ale w tym sklepie zapłaciłam najwięcej, jak chodzi o te zakupy w Dobczycach, no ale kupiłam naprawdę przepiękne rzeczy, no i te buty to są jedne też z moich najbardziej udanych takich vintage'owych zakupów. Sami przyznajcie, że no, mega perełka i one bardzo zgrabnie wyglądają na stopie i nogi w nich też wyglądają świetnie. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które kupiłam już w innych sklepach. To są takie dwa sklepy, które są troszkę droższe i no nie było tam nic takiego ciekawego, ale w jednym z tych sklepów za 5 zł kupiłam przepiękny szal, zobaczcie. To jest szal w 100%, już Wam mówię, tu jest skład, 100% wełna. Tutaj na metce jest napisane. To jest firma Our Stories, no i 100% wełna, jest bardzo ciepły, jest bardzo duży, to jest super naprawdę, bo czasem właśnie do takich wieczorowych strojów taki wielki, ciepły szal świetnie się sprawdza i naprawdę to jest mega cieplutkie i bardzo milutkie. Ta wełna w ogóle nic nie gryzie, nie łaskocze, jest po prostu doskonały ten szal. No i za piątkę też powiem Wam, byłam w szoku, że wełniany szal kosztował tak mało, bo naprawdę takie szale, no spokojnie w sklepie z wełny mogą kosztować nawet 200 zł. Szczególnie w jakichś takich lepszych markach. No i kolejna i ostatnia już rzecz na ten haul, to jest taka spódnica w super modnych trendach. Troszkę się wahałam, czy ją kupić, bo jej oryginalna cena była 30 zł, ale przy rozmowie z panią sprzedającą
pani mi oświeciła, że 50% taniej, więc stwierdziłam, że no nawet jeżeli mam ją użyć tylko w stylóweczkach i później odsprzedać na Vinted, to, to spoko, no to, to nie jest duża cena, 15 zł. I kupiłam ją, to jest sztuczna skóra, ale w dobrej jakości, bo to jest włoska spódnica, zobaczcie. Ma takie frędzle na całym tym, teraz na całej jakby długości spódnicy i od dołu też. No i wygląda całkiem fajnie, zobaczcie przebitki. Podoba mi się i fajnie to do tych nowych trendów pasuje. Na pewno zobaczycie tą spódniczkę w stylówach. Teraz tylko takie na szybko przebiteczki. Całkiem fajnie to wygląda, pewnie nie jest to coś, co ja będę nosiła bardzo często. To jest raczej coś takiego jednosezonowego. No ale ekstrawagancko później można w coś takiego się ubrać na imprezę, albo nawet na jakąś stylówkę sceniczną, która będzie do stylu takiego pasowała. Także myślę, że też w porządku, jak za naprawdę modną spódnicę w najnowszych trendach. 15 zł. Kochani, to już wszystko na ten haul. Jest kilka rzeczy, których się bardzo cieszę i drugą część tego haula zobaczycie już niedługo, za kilka dni. Pokażę Wam teraz potem rzeczy z tego drugiego sklepu, w którym też dostałam kilka rzeczy za darmo, naprawdę. I to są też świetne rzeczy, także zapraszam serdecznie. Proszę też o polubienia i jeżeli Wam się oczywiście podoba, o subskrypcję i naciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby powiadomiało Was o kolejnych filmikach. Zapraszam już niedługo na stylówki i na program o przeróbkach, bo nazbierało się dosyć sporo rzeczy. Cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam Wolkę. Znowu Rysiu. Rysiu, uciekaj mi ten szybko bardzo. Psik.